Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. W ostatnim odcinku obiecałem wam, że po zmaganiach z naszym paladynem dzisiaj przejdziemy na druida, ale robiąc daily questy zauważyłem jedną ciekawą rzecz na moim koncie. Otóż okazało się, że na moim szamanie mam 499 wygranych, co znaczy, że dzieli nas tylko jedno zwycięstwo do złotego szamana. A tak jak pokazywałem wam, jak wbijałem poprzednie złote klasy, tak postanowiłem, że nie mogę ominąć tej tradycji także na szamanie, więc dzisiaj pogramy sobie właśnie Morgulem. Miejmy nadzieję, że jeden pojedynek wystarczy, żeby wbić złotego szamana. A tymczasem, jak już widzicie, żeby trochę zróżnicować nasze doświadczenie, pogramy sobie dzisiaj na Wildzie. Nie ukrywam, że na Wildzie gram tylko i wyłącznie podczas wbijania questów i nie wiedzieć, kiedy wbiłem 13 rangę. Dlatego też dzisiaj pogramy sobie szamanem. Na tą okazję stworzyłem talię Evolve Szamana. Mogłem grać jakimś innym token, agro, Jade Druid Szamanem, ale uznałem, że granie takim Evolve będzie najbardziej zaskakujące, nieprzewidywalne i może wydarzy się jakaś ciekawa sytuacja, aczkolwiek nie ukrywam, że RNG będzie, nie ukrywam, że liczę na to, że RNG będzie stało po mojej stronie i uda nam się nasz cel osiągnąć już w pierwszym pojedynku. Tymczasem zobaczymy, kogo nam się uda spotkać. Tak, nie grałem zbyt długo po dodatku na standardzie, nie mówiąc już tym bardziej o wildzie, gdzie pojedynki już w ogóle bywają strasznie zaskakujące. Tymczasem, jak widzimy, wyszukujemy przeciwnika i coś nikogo godnego znaleźć nie możemy. Dobra, mamy kogoś. Nasz przeciwnik na dziś, czyli Gul'dan. Jestem ciekaw, czy to będzie jakiś Reno Warlock, czy to będzie jakiś nowy Warlock na Death Knight'cie, a może jeszcze coś innego, jakiś Zoo. Tak jak mówię, na Wildzie możemy spotkać absolutnie wszystko. To jest, myślę, główny plus tego trybu, bo niestety tego elementu zaskoczenia zdecydowanie brakuje na standardzie, bo co prawda wchodzą nowe dodatki, karty wypadają ze standardu, a tak czy siak, jedną rzeczą, która się nigdy nie zmienia, to to, że ciągle mamy jedną, dwie talie, którymi grają wszyscy, bo one są po prostu najlepsze. Mamy świetlika, tak naprawdę ta karta nic mi nie mówi o tym, z czym walczymy. Tak, wracając do mojej talii, jak już mówiłem, gram Evolve Szamanem. Na tą talię jest mega dobry Rycerz Śmierci Tral. Jak wiecie, Rycerz Śmierci Tral z paczek mi się nie trafił, a postanowiłem nie wydawać specjalnie magicznego pyłu po to, żeby... Jeżeli słyszycie dziwne dźwięki w tle, to ktoś na motorze jeździ po ulicy. Nie zwracajcie na to uwagi. Wracając do tego, co mówiłem, postanowiłem nie wydawać 1500 pyłu na to, żeby sobie pograć w jednym pojedynku Rycerzem Śmierci Tralem. Ciekawy sposób na użycie monety, kolego, nie ma co. Dobra, tego się pozbędziemy. Oczywiście dostawimy totem. Misja na teraz, jak najszybciej zbić mojego przeciwnika, bo tak naprawdę nie wiem, co to jest. Zaczął od świetlika i żywiołaka płomieni, co mi tak naprawdę nic nie mówi o tym, z czym walczymy. Bo na Wildzie gram jeszcze rzadziej niż na standardzie i to tylko wtedy, kiedy chcę wbić jakiegoś questa. Zresztą każdy, to będzie jakiś handlock. To w ogóle będzie mega zaskoczenie dla mnie. Jest Doppelgangster. Będzie na szóstą turę z przekształceniem, jak znalazł. A niech będzie leczenie. Czemu nie? Znowu Wędrowiec Pustki, czyli już wiemy, że to nie jest żaden Ren Warlock. Wygląda na to, że to jest jakiś... Zoo? Trochę wygląda jak Zoo. No dobra, niech będzie. Podleczymy tego kolegę. Przyzwiemy sobie totem. A w kolejnej turze, tak jak mówiłem, wchodzi... A w sumie dobrze, to jest Zoo, bo Zoo Warlock nie ma w talii żadnych obszarowych zaklęć. Więc na luzie będę mógł sporą liczbę stworów wystawiać i się nie martwić o moje życie. No i co? Coś ci chyba nie wyszło. Jak widzimy, implozja, o której istnieniu niemalże już zapomniałem, nie była zbyt szczęśliwa dla mojego przeciwnika, co akurat dla mnie jest bardzo dobrą informacją.
Kurczę, mając totem po swojej stronie, trochę boję się używać przekształcenia, bo jeżeli dostanę z niego jakiegoś proroka zagłady, to nie będzie dobra informacja. No ale dobra. Ryzyk fizyk, dlatego wybrałem tą talię, żeby była dość nieprzewidywalna. Zobaczmy, co dostaniemy. Co to jest? Okej. No, nie jest źle. Powiedzmy, nie jest źle. Zawsze w razie czego moim mistrzem ewolucji będę mógł użyć Evolva raz jeszcze. Jak użyję na morskiego olbrzyma, cienisty płomień, to jest pozamiatane. Okej. A, to akurat nie jest dla mnie problem. Degeneracja sobie powinna tutaj poradzić idealnie z tym, co mój przeciwnik zrobił. Na impa. Na impa. Dobra, ile mam obrażeń na stole? Pomyślę kiedy, że mam litala. 10, 12, 14, 23. No. Na samym stole mamy litala, czyli jak widzimy, misja była znacznie łatwiejsza niż mi się wydawała. Wiecie co? Sprawdźmy, co dostanie. Okej. Dobrze, że ten Devolf mi nie był potrzebny, żeby przeżyć tą turę. No dobra, mamy zwycięstwo. W tym samym udaje nam się wbić kolejną złotą postać. Teraz zobaczmy tą cudowną animację, którą możemy tak rzadko widywać w Hearthstone'ie. Tak, jak widzimy, w ten oto magiczny sposób Morgul, wbijając 500. zwycięstwo, wyewoluował w międzyczasie w Trala. Dobra, kolejna złota postać na naszym koncie. Jestem ciekaw, czy... Nie, jak widzimy, nadal jest Morgulem. No dobra. Czyli jeżeli chodzi o złotego szamana, to by było tyle. Jest to nasza kolejna złota postać na koncie. Dlatego też, tak jak mówiłem, o, jak widzimy, zwycięstwa nadal liczy. No dobra, ale na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!